dobra, jesteś w obiektywie. Jutro masz 4 kółka. Dajże spokój. Ale właśnie myślę, że taka taryfa ulgowa. Bo tam jakieś kolce były. Tak? Nie, no nie. Jesz był w lesie? No chyba tak. Trzeba jednak mocno naciskać i mieć jednak z tyłu głowy, że no trzeba jednak to tak dobrze rozłożyć te siły. A jakie są twoje przemyślenia w kontekście jutrzejszej rywalizacji, tego, że tych kółek będzie kilka do przejechania? Nie wiem, właśnie chyba dobrze się bawić po prostu, bo trochę właśnie boję się, że będzie długi wyścig i zobaczymy. Bardzo mi się w ogóle podoba ta trasa i według mnie powinna być uwzględniona do Pucharu Polski, bo naprawdę jest mega techniczna i też fizycznie jest dobrze wykonana, więc pomyślmy o tym może. Wolisz taką jazdę na czas do odcięcia, czy wolisz takie 4, 5, 6 kółek równej jazdy jak cross country? Oczywiście króluje tutaj odpowiedź, to zależy, bo wiadomo, że ten krótszy, aczkolwiek intensywniejszy wysiłek jest mniej przyjemny. No ale trwa te, miejmy nadzieję, w dzisiejszym przypadku 10 minut, a nie godzinę 40, więc coś za coś. Ale myślę, że swoje starania skupią bardziej na dzisiejszych zmaganiach niż na jutrzejszych. 3, 2, 1, start. Idziesz to wygrać. Tak jest, nie inaczej. Po coś się przyjeżdża na te zawody. Jak ci się podoba trasa? Jest bardzo naturalna, fajna, flow można złapać, ale i też trzeba uważać, żeby jednak gdzieś tam się nie podeprzeć, czy nie wypaść z niej. Czy to da się zrobić fajną trasę do cross country bez sztucznych przeszkód? Na Podlasiu może ciężej, jeśli mamy taki teren jak tutaj, jak najbardziej. 3, 2, 1, start. No okej, wygrałam, tak, to fakt, ale nie ostrzegam się błędów i te błędy zostają w głowie, chociaż wiem, że pojechałam chyba moją najlepszą czasówkę, tak jeśli chodzi o takie wyjechanie się. Dzisiaj było jak najbardziej czysto, jestem bardzo zadowolony z tego przejazdu. Trasa nie wybacza, naprawdę. Jest ciasno jak najbardziej, Mateusz pojechał wyśmienicie, Stanisław Nowak to samo, więc no, jutro myślę, że będziemy w takiej dosyć sporej grupce jechać. Troszeczkę technicznie, myślę, no na zmęczeniu się jechało dużo ciężej, dużo gorzej niż na objeździe, no ale w sumie jakby jestem zadowolony z tego, z watów jakich pojechałem i jak mi w sumie poszło, no to tylko po prostu zawodnicy byli mocniejsi, no trójka, więc... Gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, znałem ten zapis, że akademickie mistrzostwa Polski pozwalają na powtarzanie prób swojego biegu w razie jakiegoś tam defektu. Byłem nadal optymistyczny, optymistycznie nastawiony, wiedziałem, że no jednak trochę tych watów poszło na marne. Co, zmieniłem koło, pokręciłem się trochę bez jakiegoś zbędnego naparzania. Od startu czułem, że to już nie jest ta świeżość jak przy pierwszym biegu. Gdzieś też natknąłem się na kilku zawodników, których musiałem wyprzedzić, ale myślę, że te wyniki na mecie są raczej takie, które na pewno Piotrka bym raczej nie dogonił. Na drugie miejsce myślę, że były szanse, no ale to jest takie gdybanie teraz, więc ja mimo wszystko jestem zadowolony i czekamy na jutro. Praktyka tak jak wczoraj na Bungiecie, bo tak. Pierwsza linia albo wcale. Nie, no nie, faworyt, nie. Dobra zabawa się liczy, nie, tak naprawdę. Żeby każdy ukończył i żeby nikomu się nic nie stało. Takie rozsądne myślenie, zdroworozsądkowe. No. Lecimy. Jaka twoja myśl jest o tym starcie? Dowiedziałem się, że startuję w finale B pół godziny przed startem, także...
było śniadanie. Także no, rozgrzewka 5 minut, śniadanie pół godziny temu, także no zobaczymy jak będzie. Już zapowiedziałeś, 4 okrążenia na luźno, a potem ściganie. Tak, potem ściganie, w ogóle uważam, że finał B jest lepszy niż finał A, bo gdybym startował w finale A, to bym pewnie ze 3-4 rundy przejechał, no, a tutaj pełne 7 zapewne. Jak się czujesz, myślę o 7 okrążeniach? No 7 okrążeń, no całkiem sporo, a ogólnie na ten start jest myśl taka, żeby się nie wywalić tak jak wczoraj. A gdzie się wywaliłeś? Tam... Na zjeździe? W sensie na gapach nad rzekami, rzeczkami. Skakałem to cały czas, a wczoraj nie wyszło. A WF Kraków tutaj zobowiązuje medal Staszka Nowaka. Czujecie się zmotywowani przez kolegę? Ja myślę, że zmotywowani. Zobaczymy jak pójdzie pierwsza linia. Myślę, że się uda. A twoje przemyślenia przed startem? W drugiej grupie też walczymy, a WF zawsze walczy. A to Formuła 1, 13 sekund postoju, już minęło, jedziesz. Wymienić oporze i dalej. Nie ma się co czujesz. Nie jest taki upieprzony, bo na zdjęciach będzie źle wyglądać. Dobrze. Jezus Marcin! Podobało się bardzo, jest trasa bardzo wymagająca, ale taka dla młodych chłopaków idealna. Czy tak jak dla ciebie? Tak, dla mnie ćwierć wieku temu. Fajnie, z fajnie. Z radością przyjąłeś informację, że już koniec dla ciebie ściga. Bardzo byłem szczęśliwy, że ten pierwszy mnie wyprzedził, to mi dało dodatkowego kopa, a ludzie stojący na trasie i dopingujący też dają naprawdę pozytywną energię. Lecimy, nie śpimy. Druga strefa cały czas. Pozdrawiam mtbxc.pl. Całe ostatnie kółeczko z flaczkiem. Bardzo fajnie, ale jest tak. No, wczorajsza czasówka, przy tym to odpoczynek. Dzisiaj ciężej trochę nogi i płuca. Wiesz, wody nie było, ciężko, ale wyścig spoko. Ja tu chciałem dubla po 3, a tu mi kazali jechać 5 czy 6. Tak, wczoraj ogólnie po czasówce stwierdziliśmy, że wyjedziemy sobie na Szyndzielnię kolejką, więc jeszcze troszkę pojeździliśmy po Enduro Trailsach. Nie no, bardzo przyjemna trasa, super się jechało ogólnie. Pierwszy raz w życiu na tym startuję. I to taki rower, no V-breaki, to nie jest rower nowoczesny, do nowoczesnego cross country. No nie. A jednak drugie miejsce i bardzo dobra jazda. Po pierwsze nie mój rower, po drugie się na tym nie znam. I nie, powiedziałeś na trasie, nie umiem podjeżdżać i nie umiem zjeżdżać, tak. A jesteś drugi. Na płaskim zyskiwałem i na podjazdach, bo lepiej podejść niż podjeżdżać. To początek w cross country, drugie zawody w sumie moje, także... Tyle ile wyrzeczeń mnie to kosztowało, tyle stresu, jestem mega zadowolony. Zachowałeś zajawkę, skoro dopiero drugi wyścig? No, zobaczymy. Jest zabawa na hardtailu, daję radę. To jak to było z tymi czterema okrążeniami w tlenie? No, cztery może były w tlenie,
ale piąte, szóste, siódme, no to tak już piąta strefa. Piąta strefa było tak mocno, że aż udało mi się przebić oponę. Także nie polecam wyścigu B. Wyścigu A byłoby lepiej. Może nie wypadnie. Dokładnie. Nie wiadomo, gdzie uciekać. Ona nie patrzy. Nie patrzy. Też bym nie chciała, żeby skakowała. Dawaj, 40 sekund masz już. Nie jest to moja formuła ścigania, którą trenuję też na co dzień, także jestem dla siebie wyrozumiała. Mogło zawsze być lepiej, ale mogło być gorzej. No ja w sumie myślałam, że tutaj jak Bielsko, no to będzie dużo ciężej, a wydaje mi się, że ta trasa Ambo w zeszłym roku nawet była trochę trudniejsza niż tutaj, więc pozytywnie się zaskoczyłam. Cokolwiek, jeżeli chodzi o trudność, myślę, że i zjazdy i podjazdy były porównywalnie nietrudne. Słupek betonowy, biało-czerwony. Nie przeszkadza on, ale też uważajcie, żeby nie było.
nie jestem zadowolony z tego startu, aczkolwiek no, z drugiej strony trzeba też szukać pozytywów. Zapunktowałem dla drużyny, myślę, że jako Uniwersytet Warszawski wygraliśmy te zawody, także no chociaż ten taki mały promyk szczęścia gdzieś tam jest. No i też oczywiście nadzieję daje to, że forma również jest całkiem dobra, także mam nadzieję, że na kolejnych zawodach będę miał nieco więcej szczęścia i już będę mógł normalnie powalczyć z rywalami. Dzisiaj największym rywalem był Mateusz Szyszko, lecz niestety 30-40 metrów za boksem zauważył dopiero, że ma koło przebite, co niestety pokrzyżowały plany i jechałem samotnie przez cały wyścig. Będzie trzecie miejsce AWF w Krakowie, miejsce drugie AGH w Krakowie i Uniwersytet Warszawski na miejscu pierwszym. Nowe miejsce, nowy klub, nowa ekipa, bo jednak tu jest czynnik ludzki, samemu się nie da, tak? Oczywiście no, jest ci mózgiem operacji, ale to trzeba zebrać ludzi, natchnąć w nich tą chęć organizacji po prostu, żeby czuli się odpowiedzialni za imprezę. No jest po wszystkim, na takie głębsze refleksje przyjdzie czas. Wydaje mi się, że egzamin zdany na całkiem wysoką ocenę. Na pewno na to się złożyły bardzo fajne trasy, z których dzięki uprzejmości miasta i ekipy Enduro Trails mogliśmy skorzystać. Zawodnicy sobie to chwalili. Pogoda, kapitalnie się wstrzeliliśmy. Teren błoni, wiele czynników. No i fajnie, fajnie, że zagrało. Najważniejsze też, że nie było żadnych poważnych wypadków, bo to nie są łatwe trasy i to cieszy, kiedy medycy nie mają co robić, tak? Były drobne urazy, no i bez strat w ludziach i sprzęcie wracamy do domu.